Czy wzrosty w jajnikach, czy wzrosty na jajnikach i jajowodach są widoczne na USG? Nie, samo badanie USG nie uwidacznia obecności wzrostów. Oczywiście, jeżeli w trakcie badania USG pacjentka odczuwa dolegliwości bólowe, kiedy widzimy, że jajnik jest przyklejony wręcz do ściany macicy od zewnątrz, kiedy w trakcie badania jest on słabo ruchomy, związane jest to z dolegliwościami bólowymi, wtedy możemy podejrzewać, że przyczyną tego są właśnie wzrosty, które obejmują jajnik, czy też mogą wciągać jajowód. Jednym z badań, które sprawdza, czy występują wzrosty, jest badanie drożności jajowodów. Ponieważ kiedy podajemy kontrast do jamy macicy, wypływ tego kontrastu powinien nastąpić w obrębie jamy brzusznej. I my to wtedy w badaniu USG widzimy. Jeżeli kontrast wypełnia tylko samą jamę macicy, nie wypływa poprzez jajowody, możemy podejrzewać, że przyczyną tego jest zarośnięcie jajowodu, właśnie mające związek z występowaniem wzrostów w zakończeniu jajowodu, czyli w okolicy tak zwanych strzępków.